Na Skarowicach dzieje się totalna masakra. Nie mam czym bronić Skarowic. Nie mam jak siebie bronić, bo nie mam, widzicie tutaj właśnie, ten slot jest podświetlony. Nie mam żadnego miecza. Mój mieczek żelazny z ostrością 1 skończył się. Dodatkowo mój kilof też jest na wykończeniu. Patrzcie na to, widzowie. Wydajność 1, niezniszczalność 1, trwałość tylko 1, tutaj to widzicie. Tylko jeden blok mogę nie wykopać i ten kill-off się skończy. Dodatkowo moja zbroja też jest fatalna, ale zbroję ogarniemy sobie na kolejnym odcinku. Dzisiaj musimy sobie ogarnąć dobry diamentowy miecz i dobry diamentowy kill-off. Także jeżeli dzisiejszy filmik Wam się spodoba, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi na kanale, albo jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to teraz, macie na to 3 sekundy, to jest mój taki nowy challenge, na zostawienie subskrypcji, łapeczki w górę. 3, 2, 1, komu się udało, mam, no w sumie, jeżeli Wam się udało, to napiszcie mi może w komentarzu, czy Wam się udało to wszystko zrobić. Dobra, a my przejdźmy do zrobienia tego dobrego diamentowego miecza i kill-offa. No dobra, widzowie, tutaj mamy 13 diamentów, nie mam żadnego żelaza, ale na parę mieczyków i parę tego wszystkiego, no parę kill-offów wystarczy, Jezu, już mi się miętoli, dobra. Mamy, zrobiłem sobie trochę patyków, w sumie zróbmy sobie jeszcze troszeczkę więcej, gdyby nam się jeszcze przydało, dlatego dobra. 20 patyków myślę, że spokojnie wystarczy, dlatego dobra. Pierwsze co, to stwórzmy sobie diamentowy miecz, pierwszy. W ogóle udało mi się zrobić enchanting na 20 level bodajże. Zaraz sobie to sprawdzę. Tak, na 20. Szczęście 1, ale dobra. Sprawdźmy, co będzie na miecz. A, lapis jeszcze, dobra. Dobra, tak weźmy. No i możemy teraz enchantować. No dobra, sprawdźmy, co tu mamy. Niezniszczalność 2. Ostrość 2. Ej, to już jest całkiem dobry miecz. Widzowie, ostrość 2 już mi się podoba. Zaklnijmy, dobra. Ach, no niestety odrzut. To nie jest dobry mieczyk, widzowie. Nie. Dobrze, że mamy kamień śliwierski. Zawsze możemy enchant z mieczyku zdjąć, prawda? Więc może postawmy sobie już tutaj ten kamień śliwierski i zdejmijmy sobie enchant, proszę bardzo. Dobra. I cyk. Dobra, mamy 22 level dalej. Teraz możemy, nie wiem, tutaj sprawdzić. Pogromca nieumarłych 3... Nie potrzebuję tego. Nie, no totalna masakra z tymi enchantami, no. Pierwszy raz enchantuję na takie dobre rzeczy. Oczywiście nie pierwszy raz, mój jakby pierwszy raz normalnie ogólnie w Minecraft. Tylko po prostu na Skarowicach. No to może sprawdźmy na kill-offie. Niezniszczalność 3! Ej, ten kill-off może być w miarę dobry. No dobra, enchantujmy go. Mam nadzieję, że to nie będzie sama niezniszczalność. Ech. Wow, szczęście! Ej, no ten kill-off to mi się już podoba. Dobra, możemy teraz sprawdzić sobie mieczyk, co tu mamy. Ostrość 2, dobra. Musimy tylko wbić sobie 20 level, no dobra. Chyba musimy to zrobić na rozmnażaniu krówek. Tylko czy ja mam w ogóle tyle pszenicy? Nie, nie mam pszenicy w eku, to sprawdźmy. Czy tu w skrzynce mamy trochę? No mamy 32 sztuki, mam nadzieję, że wystarczy, żeby wbić jeden sobie levelek. Więc lecimy to szybciutko zrobić. Dobra, lecimy tutaj do naszych krówek. Krówki, krówki, elo. Dobra, wbijcie mi tylko jeden level i będę zadowolony, krówki. No, 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 serduszka mi tu pokazują, króweczki moje kochane. Proszę mi tu wbić level, bo jeżeli nie, to deda macie. No dobra, nie mam już pszenicy, mam nadzieję, że wbiją mi level, który bardzo chcę. Co? No? No i mamy 20 level, dobra. Ale oczywiście jeszcze więcej tego levela będziemy potrzebować. Dlatego dobra, mamy 20, więc możemy teraz pójść zenchantować nasz mieczyk na ostrość 2. No mam nadzieję, że to będzie jakiś... Mam nadzieję, że albo się da coś dobrego, albo to będzie sama ostrość. Dobra, sama ostrość mamy, dobra. Ale chcemy zrobić taki trochę lepszy, no dobra. Jest to mega nam zżera diaksów, bo oczywiście kill-off zrobiliśmy. No dobra. No, mamy challenge, że musimy stworzyć jeszcze jeden diamentowy miecz i jeszcze jeden diamentowy kill-off. Zostaną nam tylko 3 diaksy, co nie jest dobre. Dlatego dobra, mamy tutaj nasze itemki, dobra. Sprawdźmy może najpierw na mieczu, co nam da jeszcze. Pogromca nieumarłych, niezniszczalność. No to może na kill-offie. Kolejna niezniszczalność. O, ale mamy tutaj wydajność, ale nie mam żelaza, żeby to potem połączyć, więc dobra. Możemy ponownie wbić 20 level, ale nie mam, ale nie wiem, jak to w sumie zrobić. Możemy jeszcze trochę krówek rozmnożyć. W ogóle widzowie, wy to widzieliście, prawda? Patrzcie na to.
To jest nasza bobodziarka, chyba to się nazywa. Już wybudowałem to poza odcinkiem, żeby was tutaj tym nie męczyć. Mamy tutaj dwójkę villagerów, wtedy wprowadziłem. Jezu, ile się z tym męczyłem, widzowie. Stworzyłem o wiele tutaj więcej miejsca. Tutaj mamy szybkę, przez którą możemy patrzeć. I tutaj taką klapę, do której już mogę im rzucać jedzonko. Oni się potem tym jedzonkiem dzielą i rozmnażają. Na przykład to mogą być, nie wiem, buraki, mogą to być ziemniaki, marchewki. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, na przykład tymi też warzywkami można karmić świnki. No i w ogóle, widzowie, udało nam się, w sumie udało nam się. Jest! Ziemniaki nareszcie rosną! Widzowie, no i najsik, dobra. No, tylko że mamy niestety tylko dwie świnki, co jest też dużą lipą. Ale dobra, przynajmniej ziemniaki mi rosną, bo wtedy jakoś... ziemniaki po prostu nie chciały mi rosnąć. Dobra, możemy pójść, możemy teraz pójść spać i rzucimy villagerom i może stworzymy pierwszego bobaska. Będzie pierwszy bobo. No dobra. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś mega długi. No, tylko jeszcze sobie widzowie na szybko sprawdzę, czy nagrywa się wszystko dobrze. Dobrze, tutaj widzowie, moja twarz taka... Sorry widzowie, że mam takie czerwone plamy. Ale to już tym, dobra. Na policzkach mam takie czerwone. Ale dobra, możemy rozmnożyć nasze dwie świneczki już nareszcie. Dobra, tu mamy dywanik, przez który możemy sobie do naszych świnek skoczyć. Więc będzie jeszcze pierwsza malutka świneczka. Więc co się w ogóle tutaj dzieje, widzowie, to jest totalna masakra. Jej, mamy pierwszą świnkę małą. Siema, małe bobo, damy ci jeść. No dobra. Zostało mi 15 ziemniaków. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zrobić przynajmniej jednego bobaska. Bo mamy tylko oczywiście dwóch villagerów. Trzeba będzie trochę więcej villagerów jakby zrobić. Oczywiście w naszym tutaj automacie villagerów. Dobra. To się chyba robiło tak, że teraz rzucało im się ziemniaczki. O. I oni się tym... Dobra, rzucam wam wszystko. Dobra. I co? I oni teraz się rozmnażali wtedy. I oni się teraz chyba dzielą tymi ziemniakami wtedy. I powinni się teraz rozmnożyć. Jezu, mam nadzieję, że ja to nie zrobiłem po to, żeby teraz się to nie udało. Oczywiście nie powiem, bo brzydkie słowo jest, może dobra. No. No i co? No nie widzę, żeby się rozmnażali. Jeżeli się rozmnażają, to pokazują serduszka jakby co. Ja nie rozumiem, czy to w ogóle działa. Że ja mam za mało ziemniaków, ty. Jaż nie wiem. W sumie mógłbym pójść. Dobra, pójdę po więcej ziemniaków, bo chyba mam nadzieję, że trochę ich wyrosło. Czy ja dostałem obrażenia? Nie. A pszenicą można ich rozmnażać? Nie, nie wydaje mi się, dobra. O nie, no ziemniaki nie urosły. Dobra, zbierzemy tyle, ile możemy. Nie, bo to nie ma sensu, bo co się sieje, dobra. A pszenicą można rozmnażać? Ej. Widzowie, nigdy nie testowałem, czy pszenicą można villagerów rozmnażać, ale nie wiem, czy villagerowie jedzą pszenicę. A więc, ale dobra, możemy zobaczyć. Ej, gdyby jedli, to by było nawet całkiem dziwne. No dobra. W sumie, ojejku, no przecież ja się zajmuję takimi sprawami, które nie są w temacie odcinka. Więc dobra, widzowie, pozwólcie, że ja tu coś zrobię. Dobra, widzowie, lecimy wbić sobie 20 level na krówkach. Dobra, mam 49 pszenicy. Mam nadzieję, że to mi wystarczy, ale lepiej zbiorę sobie jeszcze troszeczkę. Żeby mi jednak starczyło. No to jednej pszenicy tutaj nie potrzebuję, dobra. Teraz zasieję tutaj sobie, widzowie, moi najserdeczniejsi. Dobra, pszenicę, dobra. No więc lecimy. Zawsze powiem coś głupiego. Dobra, krówki. Krówki, da się was rozmnożyć już? Dobra, da się, dobra. A więc lecimy nabić sobie 20 level. I chyba to już będzie nasz dzisiejszy ostatni 20 level. Nie no, będziemy musieli zenchantować jeszcze ten ostatni kill off nasz. No, stworzyłem sobie już ten kill off, właśnie musiałem nim wykopać. W ogóle z bobodziarki mi uciekło dwóch villagerów, czaicie to? Dwóch villagerów mi uciekło. Dobra. No dobra, przyznam się, bo już powiedziałem to w sumie, dobra. Załatwiłem ich, widzowie. No, trudno, no. Mieli za swoje, że uciekli, no. Jejku, ile tu jest małych krówek. Dobra. Muszę się stąd wykaraskać jakoś. Kurde, nie, już mi się kończą pomysły, jak ja mam wbijać sobie ten level. No bo naprawdę, widzowie, już mi jest tak ciężko. Te krowy nie chcą się w ogóle już rozmnażać, już dawno nie chcę jeść. No, tam jeszcze trochę krów chciało.
Okay, no dostałem trochę levela. No dobra, mam 19. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby wbić sobie jeszcze więcej levela. Możecie mi napisać w komentarzu, to, jak można jeszcze wbić level. Ale ja bym w sumie poszedł i rozkopał trochę. W kopalni może? Nie, dobra, bo to mi za długo zajmie. Jest noc. Nie wiem, jak ja mogę naprawdę wbić sobie level. Ja naprawdę już widzowie nie wiem, no. No nie wiem, widzowie. Chyba nasz najlepszy mieczek póki co to będzie mieczek z ostrością 2, widzowie. No ja naprawdę nie wiem już, widzowie, co ja mam zrobić. Mam już dobry kill-off też, tylko że on nie ma niestety wydajności. Ale tu mam w ogóle kolejną też również niezniszczalność. Ja nie wiem, widzowie. Potrzebuję 20 level, żeby zenchantować miecz albo kill-off. Ale na mieczu jest jakaś pogromca nieumarłych. No dobra, widzowie. Mamy tutaj dobry kill-off, dobry mieczek, więc widzowie... Ja myślę, że na tym już zakończymy ten odcinek. Także jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, kto jeszcze nie zasubskrybował kanału. Naprawdę jest fatalnie, widzowie. Musimy sobie ogarnąć tutaj więcej levela. No dobra, ja się z Wami żegnam. Na razie. Pa, pa.